ci z Państwa, którzy wtedy już żyli świadomie, mieli więcej niż 5 lat, czy 10 nawet, to też może pamiętają atmosferę tamtego dnia. I także potem wieczór wyborczy, to napięte czekanie na wyniki i to poczucie radości, szczęścia, przyznaję, że czasem wzmacniane jakimiś dodatkowymi bodźcami dla organizmu człowieka z nerwów i radości, czymś jeszcze się posiłkował. Wielkie święto i wielkie poczucie, że dzieje się coś niezwykłego. Nie muszę mówić, że Lech Wałęsa jest, jak to dziś młodzież powiedziała, ikoną, a jak ja bym wolał mówić, symbolem pewnych wartości. Jest symbolem tego wszystkiego, o czym 4 czerwca 89 marzyliśmy, albo, bo ja wiem, może i nie zawsze, nawet mieliśmy odwagę marzyć. I moje pytanie wobec tego do pana prezydenta, o czym on marzył, jakie miał wtedy plany i myśli. Panie prezydencie. Zamienimy się na sam. Szanowni Państwo, jestem w trochę trudnej sytuacji. Znacie mnie jako robotnika, znacie mnie z różnych innych jeszcze miejsc, ale musicie też zauważyć, że ja wtedy stałem na czele tej walki od wielu, wielu lat. I ja się bardzo przejąłem rolą. Ja się przejąłem rolą po 70 roku. Kiedy przegraliśmy, ja przegrałem, pobrałem się wtedy już za... Wobec tego z pewnym pomieszaniem wręcz witam Tadeusza Mazowieckiego. Es ist für mich auch große Freude und Ehre, unsere deutschen Gäste und Freunde bei dieser Gelegenheit willkommen heißen zu dürfen. Und dann würde ich sagen, gestatten Sie mir zuerst meine Kollegin aus der Uni Konstanz. Vielen Dank für den Besuch. Aber dann, ich möchte mich bedanken für den Besuch beim Herrn Bundesminister Norbert Blüm. Vielen Dank. Sehr herzlich möchte ich Herrn Botschafter der Bundesrepublik Deutschland begrüßen, Herrn Michael Gerz. Wie ist głębokim także przeżyciem dla mnie widać osobistość, ale z drugiej strony przyjaciela Uniwersytetu, nuncjusza arcybiskupa Kowalczyka. Dziękuję. A już całkiem osobiście miała, proszę mi pozwolić powitać również przyjaciela, wypróbowanego przyjaciela Uniwersytetu Warszawskiego, byłego ambasadora Izraela w Polsce, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który jest wobec tego poniekąd z obowiązku służbowego, przyjaciela mojego osobiście, Trzeba Hawańca. Poczucie tego, że nie ma takich
zajadły zasadniczy płótni, jak są. Ja uważam za bardzo niedobre obniżenie standardów, i za bardzo niedobrą sytuację taką, które wielu ludzi krytykuje to, co się dzieje w życiu publicznym, odwraca się od polityki, ale jednocześnie przy wyborach nie daje temu często wyrazu, prawda? Więc to obniżanie się standardów, to zaakceptowanie przez media obniżania się standardów, utrata autorytetu, podział również w Kościele i brak zdecydowanego głosu Kościoła, który by tej fali, tym nienawiściom zapobiegał. To wszystko się składa na to, że uważamy, że w życiu publicznym źle się dzieje. Ale proszę Państwa, od wczoraj jestem bardzo pocieszony, dlatego że byłem w niespodziance. Przyszło tam mnóstwo ludzi. I wiecie Państwo, taka inicjatywa razem to jest patent na to, żeby jak zmieniać życie polityczne, życie publiczne w Polsce. Jak zmieniać to i nie mam wątpliwości co do tego, że był sukcesem. Niektórzy publicyści jeszcze do niedawna stawiali pytanie, czy okrągły stół to był sukces, czy to była zdrada wręcz. Ja myślę, że po publikacji ostatnio świetnych książek na temat okrągłego stołu młodej historyczki pani Paulini Kadoni, świetna książka, która się znakomicie czyta i po publikacji Jana Skórzyńskiego pod tytułem Rewolucja okrągłego stołu, gdzie obie te książki bardzo obficie sięgają do źródeł. Nikt w ogóle nie może traktować okrągłego stołu jako zdrady, prawda? Ponieważ źródło te pokazują, jak trudna była droga do okrągłego stołu i jak okrągły stół sam był spięciem. Ja bym tak powiedział jeszcze, już nie odwołując się do tych źródeł, ale od siebie bym powiedział tak. Proszę Państwa, przecież właściwie cały czas tej walki Solidarności, ale i wcześniejszych walk października 56 i innych następnych można było myśleć tylko o pokojowej zmianie ustroju w Polsce. O pokojowej zmianie ustroju w Polsce, ponieważ świat dzielił się na dwa bloki. I te dwa bloki dysponowały bronią atomową. Więc wyobrażenie, że można tutaj dokonać jakiejś zmiany inaczej niż tylko w pokojowy sposób, prawda, no jest wyobrażeniem całkowicie ahistorycznym. To po pierwsze. Po drugie, myśmy związali, mówię o Solidarności, i Komitecie Obywatelskim Solidarności, to towarzyszyła temu przecież pewna myśl polityczna. To się nie wzięło jakoś tak z księżyca, prawda? Towarzyszyła temu pewna myśl polityczna, która była i od 80 roku, i przez cały stan wojenny, pewna myśl polityczna, jak w ogóle dojść do tego pokojowego rozwiązania. Otóż myśmy związali tą sprawę pokojowego rozwiązania z reformą kraju. Że był zaskoczony rozmiarami porażki czy klęski swojego obozu w tych wyborach. I może zacznę od udzielenia panu prezydentowi teraz poproszenia go o wypowiedź. Czy rzeczywiście PZPR wtedy nie spodziewała się takiego wyniku wyborów, jaki miał
Ja myślę, że nikt się nie spodziewał. Ja sądzę, że również strona solidarnościowa tego, że w wyborach wolnych do Senatu wynik, że bardzo tam była ordynacja większościowa, więc ona nieco ten wynik wyostrzała, że każda ordynacja większościowa, ale to, że rezultat będzie 99-1, no to był wynik zupełnie niespodziewany, a poza tym ze względu na to, że to była ta część wyborów wolnych, on miał niezwykłą siłę oddziaływania, był bardzo spektakularny. Podobnie zresztą jak wyniki, no jak porażka listy krajowej, przecież to też było spektakularne. Także mówiąc krótko, generał Jaruzelski, którego też słyszałem w ostatnich wypowiedziach, przelicza to na ilość głosów. Oczywiście gdyby wybory wtedy odbyły się proporcjonalnie, to oczywiście nie byłoby możliwe wykonanie kontraktu, którego zostało, bo Solidarność prawdopodobnie wygrała na poziomie 60-70% głosów, no ale ten wynik nie byłby tak druzgocący, zarówno gdy chodzi o Senat, jak i listę krajową. Ale mówiąc zupełnie szczerze, dyskusja na ten temat dzisiaj wydaje mi się całkowicie już taka kombatowa.